dopełnienie. Bywam poetą, w porę ocalenia tożsamości, na prawie danym przez Stwórcę. Wszakże w poczuciu własnej niegodności. Bywam poetą dla ciszy, dla nieba, dla domu, dla piękna stworzonej natury oraz dla ciebie, moja miła. Błagajmy Stwórcę, by czas wyobraźni i myśli w odczuciu ludzkiej tęsknoty odnalazł dopełnienie w treści pojęcia miłość. Błagajmy Stwórcę, by czas wyobraźni i myśli w odczuciu ludzkiej tęsknoty odnalazł dopełnienie. Bywam poetą, gubię sens przez pychę, odnajduję prawdę w pokorze, wszakże w chwili niemocy usilnie błagam: ocal nas wprawdzie, Stwórco, dobry Boże, ocal nas wprawdzie. Nagrywał swoją pierwszą płytę w holenderskim studiu słynnej EMI, która to płyta została wydana również przez holenderską wytwórnię Flarisko. A oto, co dzisiaj zaprezentują. Śpiewaj te panu do słów Ruty Kornelii Nisowskiej. Wigilia autorstwa Lucyny Jabłońskiej. Na niebie anioł Urszuli Stefani Gorzonek oraz powinszowanie Bożego Narodzenia Anny Kobierusz. Muzykę napisali ksiądz Marian Kosiński oraz Władysław Brakowski. Thank you.
składają się na to udziały w nabożeństwach miejscowego kościoła, koncerty organizowane w ramach Tygodnia Jedności Chrześcijan przez Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej i Cieszynie. Sporą ilość występów stanowią samodzielne występy na terenie wszystkich diecezji ewangelickich w Polsce, a także zagraniczne wyjazdy koncertowe do Francji, Niemiec, Czech i byłej Jugosławii. W swoim dorobku chór posiada 3 nagrane kasety magnetofonowe. Są to Ojcze Nasz, Bóg Moja Pieśń oraz jubileuszową kasetę wydaną z okazji 15-lecia chóru. Zaśpiewają dzisiaj Vivat Vivat autorstwa Anny Kapelow, Lśnią gwiazd Cekiny Anny Miedzik, Wigilia 89 również Anny Miedzik, Jezu Maleńki Teresy Waszko i kolęda zadumy Mariana Kosińskiego. Muzykę do tych kolęd skomponowali ksiądz Marian Kosiński i Jean-Claude Hoffman.
Proszę Państwa, na tym punkcie zakończyliśmy oficjalną część koncertu, ale chciałabym jeszcze w międzyczasie zawiadomić Państwa, tych, którzy pozostali, że odbywał się konkurs literacki na najlepszą kolędę, na najlepiej opracowaną pod względem ideologicznym, czyli zgodnie z zasadami chrześcijańskimi, etyką chrześcijańską oraz zgodnie z potrzebami liturgicznymi, czyli ażeby ta kolęda mogła być śpiewaną w każdym kościele. Oraz było jeszcze jedna rzecz, mianowicie pod względem artystyczno-literackim. I teraz Państwo, słuchając tych kolęd, będą mogli sobie pomyśleć, które z nich zgadzają się z werdyktem jury.